Witajcie widzowie, ja nazywam się Szymson i witam was w kolejnym odcinku, który od razu rzuciłem. Czy ogólnie jest teraz zakaz wstępu Joe Perry, okej. Okay. Ten odcinek od razu się pojawia po wcześniejszym odcinku. Jeszcze nie porozmawiałem z twórcą na temat, czy to jest moja pochodnia. Najprawdopodobniej nie, ale ja najlepiej stąd spierdzielam. Uj, ja na pewno stąd spierdzielam. Tu jest za dużo tego. Biegnij! To jest moja? Chyba raczej moja, przypadkiem pewnie ją postawiłem, już myślałem, że to czyjaś. Ja sobie ją wezmę i pójdę na ten... nad wyraz duży... Dobra, pij wodę. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, zdrowia wody doda, albo cię otruje. Są dwie różne możliwości, zależy jaką wodę pijesz. Zostawcie mnie w imieniu Dundersztyca, ja chcę tam dojść. Ja w ogóle wygadam. Dobra, dotarłem. Nie wiem, co to jest za miejsce i chyba ja tu wolę zostać. Ach, czemu ja łóżka nie... nice. Tylko jak ja do bunkra wejdę? Tu jest problem. On mi w ogóle zapisał? W bagażu będziecie mi w stanie pomóc mu dokładnie przeszukanie do opatrzenia ran. Okej. Okay. Nie ma napisane, jak tam wejdę. Może mogę te drzwi wyważyć. Jeśli nie ma klucza. Albo klucz jest gdzieś w pobliżu zakopany. Też jest taka opcja. Może w pobliżu tego drzewa. Ale na razie nie sprawdzę, bo tu jest za dużo... No i kurz. No nie, no tam... Muszę jakoś wejść, no. Tylko jakby tu wbić, jak gdy wokół ciebie jest tyle potworów. Dobra, szybko, szybko. Dobra. Bierz szybko wodę. Woda. Masz tego Ice Cube'a, a ja szybko sprawdzę tutaj, czy gdzieś może nie ma niczego. Tego nie otworzę. Teraz szukamy klucza. Szukamy klucza. Gdzieś tu musi być klucz do tego zaśmieconego bunkra. Zwieściałego. Bo jedzenia mi brakuje. Dawaj, stare starcze. Gdzie tu jest jakiś... Krew widzę, że leci. A, to chyba on. Chyba klucz znalazł. Ale muszę to najpierw sprawdzić. Dobra. Podążę sobie za jego krwią. Ile tu jeszcze jest jakaś krew jego? Jest? Tu jest? Ała! Zostaw mnie. No ty głupi gnoju. Z takich jak wy w naszym kraju trwa choroba. What? In the name of Galactic Citizens, you under arrest. Zostaw mnie. No. Ej, w ogóle nie ma dźwięków mobów. Nie wiem czemu. No i teraz zeszukaj. Igu jest tego siana. To jest jego krew? Tak, to jest jego krew. Może tu jest klucz w pobliżu? Nie no! Daj mnie spokój. To ciebie pogwizdało, czy co? Creeper! Dobra, szybko wyżej. Może on tu gdzieś... Nie wiem, pękł. Tu jest krew. Dobra, tutaj była krew, więc może on gdzieś tutaj wchodził na górę, dobra. Wejdę na górę, mam to w dupie. Zostaw mnie. Tak, jest grota. Muszę się zamknąć. A, se to zamknę na noc. I zobaczymy, co tu mamy. Kara. Alkohol. I trochę jedzenia. Jaka była szansa, że ja się nie zatruję? Dobra, mogę to podpalić? Proszę, powiedzcie, że mogę. Nie, nie mogę. Ale mogę poszukać pochodni, okej.
Kara, okej. Czytajmy. Wyrzucili mnie z bunkra, zapłacą za to. Zabrałem Rafaelowi kartę dostępu do bunkra. Jest to jedyna sztuka w bunkrze. Skoro tak kochają ten pieprzony bunkier, niech sobie w nim zostaną do końca dni, hahaha. Kartę wrzuciłem do morza nieopodal, zimno dookoła, zimno. Noc... dobra. I see your talk of myślenia. Tuk of myślenia może. Tok myślenia, dobra. No, przestań to kłaść. Dobra, czyli se na noc tu zostaniemy, czekajcie. Powiem wam tyle, jak na razie jest trudno. Brakuje mi wody. Wody. Give me. Dobra, to se poczekam na ranek. Będę musiał pójść do... Ale ja strasznie żałuję, że ten... Że nie działa ten cały... No. Że nie działa zima. Znaczy... Co ja pierdzielę? Że nie działa po prostu system, ten cały system, że możesz... Teraz zostawię sobie te. Że po prostu nie działa ten cały system związany z zimnem, ciepłem, temperaturą po prostu, o. A szkoda. To byłoby bardzo użyteczne i świetne. Obstawiam, że pewnie w drugiej części jest. Dobra. To chyba się widzimy, jak będzie ranek. Dobra, jest ranek, widzowie, jesteśmy uratowani. A, i znalazłem węgiel. Jak mi nie wierzycie, to patrzcie. Patrzcie. Patrzcie na tą złotość, widzicie? Ja mam uprawnień do użycia tej komendy. Dobra, więc on tam pisał, że gdzie? I kartę wrzuciłem do morza nieopodal. Okej. Do morza nieopodal. Do morza nieopodal. A gdzie jest morze opodal? Chyba chodzi o tamte morze. Jeśli on szedł tutaj... Zakrwawiony... To chyba powinien być jego blood track, żeby wyrzucić do rzeki. A se poszukam jego blood tracka. Znaczy jego krew. O. Gdzieś tu powinna być jego krew. Bo już znalazłem jedną krew. Znaczy... Po prostu znalazłem jego blood track. Ale może tu jeszcze jest drugi, gdzie jak on idzie do tego całego... Zapomniałem, że ja mam w ogóle mało HP i nie mam jedzenia, dobra. To trzeba jak najszybciej znaleźć jedzonko. Dobra. A zapomniałem, że wody ja potrzebuję. Super, no to gdzie jest woda? Tu widzę troszeczkę wody. Jak mówiłem, woda zdrowia doda. Albo mi to jeszcze zdrowie bardziej... Albo jeszcze więcej tego zdrowia stracę. No nic. Nikt nie powiedział, że będzie prosto. Okej. Teraz pytanie, czy tu nie ma żadnego creepera. Dobra, nie ma. Ale są szkielety pod drzewami. Dobra. Tu nic nie ma. Nie ma żadnego blood tracka. Zobaczę, czy jest jakiś blood track przy... Przy tym. Przy bazie. Gin. Dobra, zobaczmy. Bo tu jest krew. Tak, tu jest krew. Teraz szukamy ślady jego krwi. Czy może gdzieś on szedł tutaj do morza? No nie widzę. Dlatego będę musiał sam chyba pójść, bo zobaczyć, że przy morzu. Czekaj, on mówił, że przy morzu, czyli no gdzieś w tamtą stronę, no. No przecież to jest niemożliwe, że... Ło, pójdę do morza i idę... Pod ziemię to wyrzucam. Okej, przypadkiem to wciągę kładę tą pochodnię, dobra. Idziemy do morza. Nie wiem, czy przeżyję. Okej. Mięso czasami nie truje człowieka. To jest bardzo dobrze uzasadnione. Uzasadnione. Może nie opodal. No a jak może nie opodal? Może chodzi przy jego bazie. Też taka jest opcja. Jakiś blood track, no weźcie, no nie jaj sobie nie róbcie, że tu nie ma w ogóle żadnej krwi. Człowiek szuka człowieka i nawet krwi znaleźć nie może, dobra.
ogóle mam tak mało życia, że jestem bardzo bliski śmierci. Mówię to teraz poważnie. Morze. Powieku, o jakim ty morzu mówisz? Mów do mnie. Dobra, tu jest jakieś... Chyba chodzi o to. Ale nie jestem pewny na 100%. No, chyba chodzi o to. Coś jest! Coś widzę, a nie to ośmiornice. Dobra, szukamy. Coś, co jest... Jest, widzę. To jest skrzynka, a w skrzynce karta, hehe. No. Może nie taką drogą dedukcji to chciałem znaleźć, ale... Ważne, że znalazłem. A poza tym spokojnie. Wytnie się większość. Dobra. Króliczku. Uciekasz. Dobra, to ja idę szukać jedzenia w bunkrze. Może zostawili jakiś chlebek, rosołek, pasztecik swojski. Jest wiele możliwości. Może jakaś wędlinka się znajdzie. Dobra. Dobra. Więc tak. Karta dostępu. Więc tak. Zobaczmy, jak byście tam zgnili przez tego gościa. No nie, fajnie tam jest. Mogę... Nie mogę śmietnika Nie chcę chyba tam na razie wchodzić. Okej, węgiel. To się przyda. Węgiel. Mogę ja coś... No, nie usmażę nic. Ale może jedzenie znajdę w piwnicy, okej. Nie kara, tylko węgiel. Nadzorca bunkra rozkazał nam przywieźć z podziemi 3 tony węgla. Po cholerę rozpalać ogień w środku lata, pomimo licznego sprzeciwu nadzorca, nie zmienił zdania. Tłumaczył się, że Snow wydał mu taki rozkaz. Dziwne. A się mu nie dziwię. I'm a bit scared wchodzić tam. Nie! Ej, ja muszę przejść naprawdę na pokojowy, bo rozwalę to wszystko, a ja miałem sprawdzić dokładnie ten budynek. No i widzicie, no i zniszczyłem mapę. Gratulacje. Naprawdę, gratulacje. To pewnie miała być kuchnia. Kuźwa, jego mać. A wpiszę, nie wiem, stołówka. Może to było. Dobra, powiem wam tyle. Walić. Skoro nie mogę nawet spokojnie pooglądać wszystkiego na tej... Powiem wam tyle. Survival będę używał tylko wtedy, jak będę chciał na przykład... Nie wiem, naprawdę, kuźwa, to... No zepsułem, no. Czyjąś pracę zepsułem. Mogę być z siebie dumny. Dobra, a teraz szukamy chleba. Chlebek. Gdzie tu jest ten chlebek? Nic. Jest! Tak! Żarcie! Mogę coś usmażyć? Nie. Jest i żarcie. Dobra, wszystko rozpalimy i jemy. Tu jest wyjście awaryjne, to zaraz je sprawdzę, ale w tej chwili to ja muszę przejść na łatwe. Dobra. Jest jedzonko. Dobra. Są tu jakieś dokumenty. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Wezwanie, cold resistance. Pewnie to miało być, ale pewnie nie działa. Do mojego bunkra przybył niejaki Joe. Chłopak wydaje się być spokojny. Z pewnością jest pozytywnie nastawiony do Snow. Korporacja przekazała mi informację o nadchodzącym mrozie, który spowoduje gwałtowne zmiany w ekosystemie wyspy. Wydałem rozkaz przewieźć 3 tony węgla. Z pewnością przyda się na trudne czasy. Na pewno. Joe. Dobra. To tak. Stacja pogodowa to już się nie przyda. Nie mogę do lodówki wsadzić. To by było zbyt dziwne. To gdzie to mogę? A, tutaj. Stacja pogodowa, węgiel i kara. Dobra. Mogę zniszczyć to radio? Nie potrzebuję radia.
Okej, no to tak. Wyjście awaryjne. Haha, sprytny z niego chłopczyk. Szkoda, że jego niecny plan się nie udał. Joe myślał, że uwięzi nas w bunkrze, gdyby tylko wiedział, że znajduje się w nim wyjście awaryjne. Zabawne. Zdrajca. A jednak, Joe okazał się być nam przeciwny. Simon w ramach podziękowań za odpowiednie zachowanie otrzymał grzejnik do pokoju. Dobrze, że w tym bunkrze są tacy porządni ludzie. Jeżeli chodzi o Joe, jeszcze dziś chcę się go pozbyć. Rafał. Wezwanie. Dostałem wiadomość priorytetową od korporacji. Do jutra mam się wystawić w głównej siedzibie. Firma chce zorganizować konferencję dotyczące dalszych działań. Rafael, okej. Okay. Widzę, że ten Rafael ma jakieś swoje... Dobra, schodzimy niżej. Ała. I wszystko od razu. Szybko świecimy. Wszystko. Jak się patrzy. Kara i bunkier. Możecie wywalić te dźwięki, to one są... Ja po prostu nienawidzę tych dźwięków w Minecrafcie, co nie? Człowiek chce normalnie pochodzić, a nie pochodzi. Dobra. Tutaj drzwi zamknięte, zamknięte. Oświecę. 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 Dobra, no to sprawdzamy wszystko po kolei, co nie? Więc tak, pokój numer 1, tu nic nie ma. W pokoju numer 2 była skrzynka z Karą i bunkrem. Dajemy. Pobyt w tym bunkrze nie jest przyjemny, jednak na pewno to lepszy niż szybkie zamarznięcie na zewnątrz. Lukas poradził mi trzymać język za zębami, podobno nadzorca współpracuje ze Snow. Każdy podzdrowo myślący człowiek wie, że tej korporacji nie można... korporacji nie można ufać. No tak. No tak. Kara, nad ranem zostałem wyzwany do pokoju nadzorcy w pilnej sprawie. Zostałem oskarżony o niesłuszne krytykowanie korporacji. Ktoś pokazał moje notatki Rafaelowi. Dziś wieczorem mam się spakować i wynieść z tego pieprzonego bunkra. Wolę zostać zjedzony przez wilki na zewnątrz niż przebywać w tym bagnie dłużej. Joe, okej. Okay. Czyli, okej. Okay. Joe, wezwanie, to chyba było. Okej, tak. Tak. No tak. Oj, dawaj mi to jedzenie. Dobra, tutaj nic więcej. Gabinet lekarski, okej. Okay. Notatka Charlesa, złote jabłko. I mi natychmiastowe leczenie, heat resistance, cold resistance, szybkość. A na cholerę mi cold resistance. A wypiję, wiecie co? Wypiję, ale tylko dlatego, że daje mi wodę. I heat resistance tak samo. Ale to tylko dlatego wypiję, bo daje mi wodę, a modyfikacja nie działa. Łóżko. Wezmę. Łóżko mi się przyda. Dobra, no to czytamy, no to albo zostawię to łóżko i tam zrobię. Dobra, albo wezmę, tylko najpierw poczytajmy notatki Charlesa. Znalazłem odpowiednie zaopatrzenie do opatrzenia rany. W przeciągu kilku dni moja ręka powinna wrócić do normy. Podczas pobytu w bunkrze nie znalazłem żadnych zwłok. Wygląda to tak, jakby ludzie stąd uciekli. 2. Gdy weszłem do pokoju nadzorców, słyszałem z radia transmisję. Korporacja mówiła o intruzie, który przeżył katastrofę lotniczą. Cholera, wiedzą, że tu jestem. Od początku mnie śledzili i o tym nie wiedziałem. Sytuacja wygląda bardzo niedobrze. Czym? Więc muszę się stąd wynosić. Po pewnym czasie w radiu usłyszałem przekaz, w którym mówiono, aby wszyscy lodowi pustelnicy przyszli do siedziby radiowej na północy. Jest to moja jedyna szansa. Jutro rano tam wyruszam. Okej, okay, czyli idziemy na północ. Nic tu nie ma, dobra. A łóżko wezmę. Wiem, że nie powinienem brać, ale to jest lepsza, najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić, dobra. Pszenicę schowam, bo wątpię, że znajdę pszenicy więcej. No to co, to chyba tyle z tego bunkra. Bunkier cały przeszukany. Będzie trzeba się za jakiś czas napić. No to idziemy przez wyjście, przez tunel. Wszystko oświetlę. Naprawdę żałuję, że ta... O, węgiel. Naprawdę żałuję, że ta modyfikacja ma takie problemy. Gdybym wiedział, gdyby nie było takich problemów z tą modyfikacją, to... Myślę, żeby się spoko grało, ale skoro nawet pochodnie nie daje rady, to tak troszeczkę... Tak to troszeczkę nie będę mówił, ale... się wam powiem. Bo nie można w żaden sposób tak jakby sobie poradzić z temperaturą. Dobra. Przynajmniej ważne, że mamy, że przynajmniej możemy walczyć z jakimiś potworkami, żeby nie było nudno.
Dobra, nawet tego węgla nie zauważyłem, ale węgiel się przyda na bardzo, jeśli będę chciał usmażyć sobie jedzonko. Dobra, więc tak, to już wszystko i teraz tak, wychodzimy stąd jak najszybciej i spierdzielamy. I mam iść na północ, a północ nie... Na, nie, 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 dobra, walić. Starczy mi. Najwyżej będę tego żałować. North. North, muszę iść tam w takim razie. Dobra, to jak najszybciej stąd wyjść i idziemy na północ. North i tam, okej. On nawet pisał północ, dobra. Spać? Ja wrócę w takim razie do Munkrena szybko. Nie! Głupi, ty głupisz. Ty głupi pająku. Oświetlę sobie. Słodkich snów, dobra. Albo jakie takie utrudnienie zrobię sobie. Na Norf. Idziemy na Norf. Idziemy na Norf. Woda! To spierdzielamy. Nie, mogę mnie wyrzucać, ale mnie teraz wszystko goni. Ja nie jestem już w stanie w ogóle nawet myśleć. North, tak, no na północ. No, czyli w tą stronę. Co to jest? Szybkość, okej. Ej, szybkość w sumie nie jest taka zła. I się dostaniemy tam. North, north, north. Północ, północ, północ.